Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj film o tym, co mnie denerwuje w zespole Star Stable Online. Ostatnio tych rzeczy się bardzo nawarstwia, więc stwierdziłam, że to jest idealny moment na film. Ale jeszcze zanim przejdziemy, chciałam podziękować 5 ostatnim subskrybentom oraz moim kochanym wspierającym. Także zacznijmy może od punktu pierwszego. W ogóle nie wiem, czy miałam sprzęt na tym koniu. To jest dobre pytanie, ale dobra, wyjrzę ze stajni. O Jezu. Halo. Dobra, nie wiem, co to było. To był lag. Dobra, pierwsza rzecz. Są to starcoinsy. Nie chodzi o to, że są starcoinsy. Niech one istnieją. Dla mnie nie ma z tym większego problemu. Okej, jest. Jest okej. Ale chodzi o to, że zmienili datę dodawania starcoinsów. Czemu? No tego to chyba nie wie nikt. W sobotę według mnie było okej, ale dobra. Wymyślili sobie, że w piątek. Niech będzie. Nie wiem, po co taka zmiana po 5 albo 6 latach, ale jest zmiana. Ale ta zmiana jest zła. Zrobili ją niedopracowaną. Pełno osób nie dostaje starcoinsów. Kochani, jest to płatna waluta, za którą płacimy. My płacimy za Starridera, no i wiadomo, że chcemy mieć te pieniądze na swoim koncie. A ich nie ma. Wiecie, jakby ktoś na przykład nie grał sobie miesiąc. No to czy taka osoba, może nie miesiąc, może więcej, powiedzmy, że 4 miesiące, czy taka osoba skapnęłaby się, że nie dostała starcoinsów? No raczej nie. I uważam, że to jest mega niesprawiedliwe. No bo kurczę, zapłaciliśmy za to. I bardzo mnie to irytuje, bo dużo osób na live pisało mi, że nie dostaje starcoinsów. Naprawdę, to już przechodzą samych siebie. Przecież była ta drama z tą Szwecją, chyba Szwecją, jak nie to się poprawi oczywiście. Że właśnie wykorzystują dzieci, tak? W tym momencie to na pewno, jak nawet nie dostają tych starcoinsów. Więc to jest taki punkt, który bardzo mnie irytuje od dłuższego czasu, bo ja dostaję starcoinsy, chociaż tak szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałam tego. Więc istnieje możliwość, że kiedyś ich nie dostałam i nawet się nie skapnęłam. I o tym mówię. Właśnie to jest najgorsze. Drugi punkt, który bardzo mnie wkurza, o tym ostatnio rozmawiałam z Odi. I dla mnie to po prostu było śmieszne. No bo czy wy też kiedykolwiek zastanawialiście się, co się stanie, gdy zapełnicie całą swoją szafę? Ona się magicznie powiększa, albo nie wiem, co się z nią dzieje. No ja tak myślałam, że po prostu dochodzą jakieś nowe strony, czy coś takiego. Otóż nic bardziej mylnego. Szafa się nie powiększa, a ubrań jest więcej niż miejsc w szafie. Także jest możliwość zapełnienia całej naszej szafy w Star Stable Online. Tak samo inwentarza. I w tym momencie, no nie macie co zrobić. Po prostu usuwacie albo sprzedajecie rzeczy. No po prostu, no nie macie co zrobić w takim momencie. Nie macie miejsca po prostu. Więc uważam, że pomysł ze stronami w szafie jest jednak bez sensu. Jest okej, ale ta szafa, wiecie, w ramach zdobywania rzeczy powinna się rozrastać, jakkolwiek to brzmi. No powinna, bo uważam, że jest to bzdura. No normalnie kiedyś wydaliśmy pieniądze i musimy to sprzedać albo usunąć z tego względu, że nie ma miejsca. No po prostu absurd dla mnie. Bo jak ktoś gra długo, albo nie wiem, robi outfity na Instagrama, no to co on ma zrobić z takim delikwentem, że tak powiem, z taką szafą? No nie ma co zrobić. Więc dla mnie to jest mega bez sensu, mega słabe rozwiązanie, bo to wystarczy dać tylko i wyłącznie kilka stron w szafie. That's all. Myślę, że do pracy dużo nie ma. A oni problemów mają sporo, jak widać niestety, nie? Z tym. A słyszałam, że dużo osób o tym pisało do nich, oczywiście odpowiedzi brak. Odpowiedzi jak nie było, tak nie ma i pewnie nigdy nie będzie. Kolejną rzeczą są niedopracowane rzeczy. Myślę, że naprawdę mnóstwo graczy SS-owych narzeka, ale kurde, czasem po prostu można się chwycić za głowę, jak bardzo ta gra jest niedopracowana. Jednak myślę, że Star Stable ma dość duży zespół i ma przede wszystkim dużo pieniędzy na to, żeby wszystko opłacić, wszystkich techników, sprawić wszystko 100 razy, ale oni tego po prostu nie robią. Jednak wiecie, istnieją gry, które są lepiej dopracowane, a nie mają waluty starcoinsów i nie płacimy za nie tyle. Płacimy za nie raz albo właśnie po prostu za abonament bez starcoinsów. A tu mamy i Starridera i starcoinsy. Jednak Star Stable no dość sporo zarabia na tej grze, uważam. Przecież nieraz widziałam ludzi z 20 tysiącami starcoinsów. Ile to jest pieniędzy sobie wyobraźcie, jak teraz 1000 starcoinsów kosztuje 38 zł. To jest mnóstwo pieniędzy. Więc ja uważam, że Star Stable ma jednak te pieniądze. Ale czasem ich błędy są po prostu irracjonalne dla mnie. Stoję sobie, nagle mój interfejs znika. Czasem tak też się dzieje, pewnie wy też tak czasem macie, że nagle myszka się laguje i cały komputer ci przez to praktycznie laguje,
że myszką nie mogę ruszyć. Cały komputer mi się przez to zawiesza. Albo nasze ukochane błędy typu nie masz internetu, ale internet ci miga. No oczywiście, że tak. Albo nawet patrząc na animację koni. Poprzednie fryzy były aż tak brzydkie i tak bardzo źle zrobione, że zrobili nową rasę. No chyba gdyby nie były takie brzydkie, to nie robiliby kolejnych koni takich samych, takiej samej rasy, nie? To nie jest tak, że one są po prostu jakieś wyjątkowe w SSO. Po prostu były niedopracowane tamte stare, no były najbrzydsze według mnie. Z wszystkich koni w tej grze. Ale na przykład te nowe też nie są aniołkami, nie są super, patrzcie na to. Mówię o tym od dłuższego czasu, nic się nie zmieniło w tej kwestii, patrzcie. Idealnie zapałam. Ta noga jest w pięść tego konia, dosłownie. To nie jest możliwe fizycznie. No nie jest. Po prostu noga mu się nagle skurczyła. No, bardzo słabo. Tak samo cały czas te wodze w koniu. W ogóle te wodze są źle zrobione, nie wiem, czy to zauważyliście kiedykolwiek. One są jak taki sznurek, takie po prostu nieudane piksele w tej grze. Tak samo skok postaci. Co to kurczę jest? No nie powiecie, że to nie jest tragiczne. Patrząc na normalną mechanikę skoku, to jest po prostu niemożliwe, żeby tak się działo. A postacie zostały odnowione. Gdyby to były stare postacie, to w porządku. Ale są to nowe postacie, które mają praktycznie takie same animacje jak tamte stare. Tak, tyle zapowiadali te postacie, robili testy beta. No i po co? No i po co mi powiedzcie, bo ja nie mam pojęcia po co. Ogólnie kwestia postaci to jest temat rzeka, ale po prostu są tragiczne. Nie ma sylwetek, no nie ma niczego w nich fajnego, tak szczerze. Czy podobały mi się starsze postacie? Jednak uważam, że te pasują bardziej do nowego SSO, aczkolwiek nie są ładniejsze? Zdecydowanie nie. Mają tylko ładniejsze fryzury. I to tyle. I są mniej kanciaste trochę. No, a tak to nie jestem fanką. O, pozdrawiam oczywiście. Majken, pozdrawiam. Pozdrawiam oczywiście wszystkich tutaj. Bardzo mi miło. Okej, powiedzmy sobie może na Ranczu Starshine teraz. Kolejnym punktem, który bardzo mnie wkurza. O Jezu. Który bardzo mnie wkurza. Jest to, że Star Stable bardzo często poprawia coś, ale to, czego nie potrzebuje poprawy. Po prostu. Wiecie, początek był okej. Był normalny, normalnie witał nasz Justin, mówił siema, siema, coś tam i było okej. Nikt na to nie narzekał, przynajmniej ja nigdy w życiu nie widziałam narzekania na początek. Otóż oczywiście początek został poprawiony, zupełnie zmieniony, zupełnie bez sensu. Została w ogóle dodana nowa wyspa, o którą nikt nawet nie prosił, która po prostu była zbędna, uważam, dosłownie zbędna. Zawsze pierwszym miejscem naszej gry było Morland. I nie mam pojęcia, co było z tym nie tak. No nie mam pojęcia, naprawdę. To jest zagwozdka mego życia. Co było tam nie tak? I ogólnie czym to jest gorsze? Po pierwsze, poznajmy wszystkich jeźdźców duszy, których normalnie, jak grało się kiedyś, nie poznawaliśmy. Poznawaliśmy ich stopniowo i wiecie, były tam różne rozmowy z nimi, że oni nas nie znają. I to nie zostało poprawione. Dalej Linda się dziwi, że... Dalej Linda myśli, że jesteśmy przyjaciółką Alex. Chociaż nas zna, nas widziała, bo się z nami witała. I uważam, że takie rzeczy są bez sensu. Mogli je zrobić po pierwsze lepiej, to też jest bardzo ważny punkt, ale najpierw zająć się rzeczami, które potrzebują tej naprawy, nie? Bo błędów mamy mnóstwo cały czas i ciągle są nowe. Nawet te wszystkie głupie bugi, ostatnio z tą drogą pioniera. Normalnie jak się zapisywało na mistrzostwa, to po prostu można było sobie zgarnąć punkty za free. No to był absurdalny błąd dla mnie, bo to było tak szybkie i tak łatwe do wykrycia, że po prostu jest hit. Więc ja nie wiem, czy oni tego nie sprawdzają przed wprowadzeniem tego do gry, to jest ciekawe akurat bardzo, naprawdę. Taki wielki zespół, taka duża gra. Oni normalnie mieli reklamy w telewizji. I takie okropne błędy. No, powiem wam, że bardzo słabo, nie? Nawet Minecraft ma błędy, ale Minecraft ma takie, wiecie, znośne błędy. Jakieś takie naprawdę bardzo głupie, a tutaj jest błąd za błędem. Tak, to jest bardzo irytujące, bardzo mnie to irytuje w tej grze. Ogólnie wiem, że już był filmik, co mnie denerwuje w Star Stable i tak dalej, ale to jest, co mnie denerwuje w zespole Star Stable. Także mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Dajcie znać, co Wy myślicie i co Was denerwuje. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!